niedzielę poprzedzającą uroczystość Wszystkich Świętych przewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, wójt gminy Przeworsk Daniel Krawiec, harcerze ZHR z Przeworska i ZHP z Lwowa w towarzystwie konsula generalnego Rzeczypospolitej odwiedzili cmentarz z mogiłami polskich żołnierzy w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą w imieniu tej komisji jesteśmy tu razem wspólnie z harcerzami z Polski, z Lwowa, z konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie. Objeżdżamy polskie mogiły w ramach akcji Zapal znicz na polskiej mogile. To szalenie ważne, aby pamiętać o miejscach pamięci, o miejscach pochówku naszych bohaterów narodowych, żołnierzy, którzy polegli w walkach w obronie ojczyzny. Ważne, żeby pamiętać nie tylko w tym okresie przed świętem, wszystkich świętych, przed zaduszkami, ale też przez cały rok. Dzisiaj ta akcja zorganizowana w jednym z podkarpackich powiatów, powiecie przeworskim, gdzie dzieci i młodzież z niemal wszystkich szkół na terenie powiatu wzięły udział w akcji zbierania zniczy, które przyjechały do Lwowa na Ukrainę. Blisko 3000 zniczy zostało zebranych. Część z nich uda nam się zapalić na cmentarzach, pod pomnikami ważnymi dla naszego narodu, dla wszystkich Polaków. Reszta zostanie przekazana do konsulatu. Będziemy takie akcje organizować co roku. Mam nadzieję, że będą się cieszyły coraz większym zainteresowaniem. To ważne, żeby być w takich miejscach i pamiętać o miejscach ważnych dla wszystkich Polaków, dla naszego narodu, bo to kształtuje polską tożsamość, polskie poczucie tożsamości, wspólnoty narodowej. I jest to szczególnie ważna inicjatywa właśnie w tym okresie, kiedy pamiętamy o wszystkich naszych zmarłych. Opieka nad miejscami pamięci narodowej jest jednym z zadań polskich placówek konsularnych na całym świecie. Tutaj w Lwowie jest to zadanie szczególne, ponieważ tych miejsc pamięci jest wyjątkowo wiele. W tej chwili jesteśmy w Hołosku Wielkim na mogile żołnierzy Wojska Polskiego poległych między 15 a 19 września 1939 roku w czasie obrony Lwowa. Jest to jedna z bardzo wielu mogił, które znajdują się pod polską opieką, opieką, którą realizują zarówno Polacy mieszkający we Lwowie i tutaj wielki szacunek należy się polskim organizacjom pozarządowym. Wymienię tu chociażby Harcerstwo Polskie na Ukrainie, którego przedstawiciele są dzisiaj z nami w Hołosku Wielkim. Oprócz tego istnieje cały szereg działań prowadzonych przez państwo polskie, czy to przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Gmina Przeworsk dołączyła się do akcji, którą zorganizowała pani poseł Anna Schmidt-Rodziewicz. Naprawdę jest to akcja, której chętnie bierzemy udział. W zeszłym roku również braliśmy udział jako gmina poprzez właśnie dzieci z naszych szkół. Uważam, że takie akcje należy zawsze wspierać, prowadzić, bo one właśnie przypominają o naszej tożsamości, naszej historii. Myślę, że to jest dla nas, dla Polaków mieszkających w Polsce, ale również tutaj za wschodnią granicą bardzo ważne. Jako harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, będąc spadkobiercami harcerstwa przedwojennego, tego, które urodziło się we Lwowie w 1911 roku, włączyliśmy się w tą akcję. Można się uczyć historii oczywiście w szkole, ale patriotyzmu najpiękniej uczyć się na mogiłach naszych bohaterów. To często nasi rówieśnicy, harcerze, którzy właśnie w 1918, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, walczyli właśnie w obronie ojczyzny. Wielu jest rówieśników naszych harcerzy, którzy leżą w tych mogiłach. Chcemy w ten sposób kultywować tą pamięć o naszych bohaterach. Przyjechałem tutaj przede wszystkim uczcić pamięć wszystkich poległych walczących za Polskę na terenie Ukrainy, tutaj na ukraińskich cmentarzach. Jest to dla mnie przede wszystkim takie wydarzenie, dzięki którym mogę pokazać, że
harcerze działają, nie spoczywają na laurach. Teraz już może mniej, ale kiedyś, jakiś lat, 15-20 temu, właśnie na tym cmentarzu obrońców Lwowa na Janowskim, myśmy zaczynali z chłopakami odkopywać groby, które były po prostu zasypane ziemią, która była wyciągnięta spod grobowców, które na miejscu innych grobów tych obrońców Lwowa zostały wybudowane. I to też było taka, że nie trzeba było nikogo wołać specjalnie, było tylko wiadomo, sobota, godzina druga, na Janowskim się zbieramy, są łopaty, są nosze, na noszach wynosiliśmy nie taczki, nawet takie krótkie nosze były. Nie było z tym problemu absolutnie. A w tej chwili jest to może nie tyle opieka, ile ci starsi harcerzy włączyli się w taką dużą akcję odszukiwania miejsc pochówku, czy miejsc, gdzie są, gdzie leżą żołnierze 1939 roku. Ale to już są ci starsi harcerze, którzy powiedzmy sobie skończyli studia, są tutaj i albo gdzieś tak pracują, że mają możliwość wyjazdu w ciągu nawet tygodnia. Nauczyli się już takich praktyk, nawet ekshumacyjnych, że już wiedzą, gdzie która kosteczka ma leżeć. To jest teraz nowa, świeża od 3 lat taka nasza służba. Na 1 listopada, no i nie tylko, chodzimy na cmentarze Orląt Lwowskich i roznosimy znicze. Do akcji Światełko Pamięci włączyły się aktywnie szkoły z terenu gminy Przeworsk. Tak duża zbiórka zniczy była możliwa dzięki strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocinie.